Ja oczywiście mógłbym bardzo długo o zagranicznej i błędach pana ministra Sikorskiego w tym zakresie opowiadać, natomiast myślę, że jedna rzecz jest istotna, żeby jeszcze dopowiedzieć, bo to słowo jeszcze nie padło dzisiaj w dyskusji, mianowicie przywództwo polityczne. Po prostu jest tak trochę, nawet bardziej niż trochę, że tego, czego brakuje dzisiaj w Polsce, to jest realne polskie przywództwo polityczne. To jest siła sprawcza, która powodowałaby, że ten indywidualny sukces, który jest pojedynczo w jakiś tam sposób mniej lub bardziej nierówno rozłożony, ale jednak Polska jest krajem, który oczywiście się rozwija, prawda? I też tej tej wizji krytycznej nie możemy przeczyć faktom. Ale nie ma siły sprawczej, która przełożyła indywidualne powodzenie na zbiorowy sukces. Polska jest krajem indywidualnego powodzenia i zbiorowej klęski. I to jest kwestia politycznego przywództwa, właśnie tego, którego po prostu w Polsce nie ma. No i dzisiaj obóz władzy w Polsce nie sprawuje funkcji politycznego przywództwa w Polsce. I to dobrze widać także w polityce zagranicznej, gdzie jest gigantyczne marnotrawstwo potencjału, o czym mówili przedmówcy. A to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj Polska jest w sensie właśnie poprzez brak przywództwa sprowadzona do kraju o znacznie mniejszym pozycji, statusie międzynarodowym, niż on obiektywnie by to wypadało stwierdzić, prawda? To jest ten słynny problem, który dzisiaj też mówi się Rzeczpospolita o grupie G20. Tutaj, której my nie uczestniczymy w czytach politycznych G20, dlatego, że nigdy o to nie wystąpiliśmy. To jest trochę tak, że jego grupa G20 istniała wcześniej, ma tą swoją skład członkowski, ale gdy przyszło do pojawiły się szczyty państw grupy G20, to natychmiast nastąpiła bardzo zorkiestrowana akcja dyplomacji holenderskiej, hiszpańskiej, że mimo że te kraje nie są członkami G20, żeby były na te szczyty zapraszane i są. Polska nigdy tego typu akcji nie wykonała nawet. Dlatego, że po prostu brak jest użytkowania posiadanych zasobów, dlatego, że brak jest politycznego przywództwa w Polsce, które by wiedziało, jak należy te zasoby użytkować. Bo też teraz, o tym, o czym pan profesor Kastudemski mówił, Polska ma i dużą sieć placówkową. Tam mamy, dziś trochęśmy tych placówek polikwidowali z oszczędności, ale jeszcze jest trochę, prawda? Ponad 90 placówek na całym świecie. Instytuty polskie, konsulaty, przedsiębiorstwa handlowe. Naprawdę sieć jest duża. Tylko, że dzisiaj przysługujemy w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu kolejnych ambasadorów wysyłanych na placówki, żaden z nich nie ma nic tam ciekawego do powiedzenia, po co tam mieć. Jadą w różne dziwne miejsca, ambasador ze Słowenii teraz idzie do Wenezueli, jakiś generał, dowódca oddziału czołgów na Podlasiu jedzie do Norwegii, tego w ogóle dlaczego? Nic z tego nie wynika, żadna polityka z tego nie wynika. No, to jest polityka marnotrawienia potencjału w dużej mierze. Stąd rzeczywiście uważam, że to, co nastąpi po przejęciu objaw najwyższej władzy przez obecną opozycję z poznaku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, to rzeczywiście będzie rekonstrukcja polskiej polityki zagranicznej. No, to jest to, co jest naszym zadaniem, do czego my się przygotowujemy. Bo to my robimy to profesjonalnie, więc my się przygotowujemy do tej wielkiej rekonstrukcji. Do tego, żeby po prostu odbudować kawałek po kawałku. Bo jest z czego? Tylko trzeba po prostu to wszystko zebrać i po prostu odbudować, tak? po kawałku, a te sojusze, ta pozycja Polski jest w jakiś sposób po prostu do odzyskania, do odbudowy, jeśli się po prostu za to zabierze, bo to jest taka kwestia, że po prostu tego nikt nie robi dzisiaj. Tego nikt dzisiaj nie robi i fakt jest faktem, że to, co mnie najbardziej zaskakuje w polityce zagranicznej czy zewnętrznej obecnego obozu władzy, to jest właśnie to gwałtowne samokurczenie się. Także swoich horyzontów. Prawda? Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj Polska prowadzi politykę, która polega na tym, że uważamy się za zbyt słabego dla podmiotowego istnienia. To jest polityka kraju, który uważa, że jest zbyt słaby, że bez podpórki po prostu sobie nie poradzi. To jest polityka kraju, który gwałtownie poszukuje podpórek zewnętrznego wsparcia dla swojego własnego istnienia. Co krzyczy, jak mówił pan redaktor Warzecha, jednocześnie narracji o tym, że jesteśmy skrajem sukcesu.
a prowadzili politykę kraju, który rzeczywiście uważa, że jedyne co że troszeczkę jest jak sierota, to ktoś musi przysposobić. Jesteśmy krajem, który ktoś mógł, żeby ktoś powiedział, on jest od nas, wtedy będziemy spokojni, bo będziemy mogli powiedzieć, my jesteśmy od nich, oni się nami opiekują, a ten opiekun nasz powie, ich nie ruszacie, bo oni są od nas. To nam ma dać w rozumieniu Donalda Tuska pewną gwarancję bezpieczeństwa. Że my będziemy od kogoś, że będziemy czyjś. Będziemy już czyjś, to ten ktoś po tym w razie czego powie, nie dotykajcie go, bo on jest od nas, prawda? To jest nasz kraj. I tak szukamy tych podpórek na wschodzie i na zachodzie. No. Po prostu pod zewnętrznego takiego szalunku dla naszego państwa. I to jest rzecz, która jest dla mnie zaskakująca, ja nie potrafię jej zrozumieć. Prawda? I ten wrak tu polewa w Rosji jest takim krzykiem, do czego to doprowadza. No. Tym symbolem, do czego to może doprowadzić. Tego typu się nie jest. To rzeczywiście na tym jest, przed nami stoi zadanie odbudowy, ale to, żeby skończyć optymistycznie moją odpowiedź, to właśnie nie jest tak, że jesteśmy skazani na taką peryferię, na taką małość. Nie. To jest, jeśli nadejdzie w Polsce polityczne przywództwo, czy okres odbudowy politycznego przywództwa, to też nadejdzie okres odbudowy polskiej polityki zagranicznej, bo ona jest do odbudowania. Do tego jesteśmy gotowi i przygotowani, więc nie ma problemu. Optymistyczne jest to, że jak Państwo zobaczyli na obrady Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i Komisji Unii Europejskiej, to nie wielu innych komisji, to przewaga intelektualna opozycji z Poznaku Prawa i Sprawiedliwości nad obozem rządzącym jest gigantyczna. To jest nie do ukrycia już. To jest, Państwo rozmawiają z urzędnikami obsługującymi Sejm. Na przykład urzędnikami obsługującymi komisję, tą, której ja jestem prawem ręcznym Unii Europejskiej, to oni to wiedzą, bo oni przychodzą do nas rozmawiać, bo tam załatwimy z tymi, ale powiedzcie nam, jak to zrobić. Prawda? Bo rozumiemy, że kompetencja jest po naszej stronie, jak to zrobić, tylko my tego nie potrafimy, nie możemy przełożyć na decyzję, ponieważ panuje w Polsce większość bezwzględna. W takim rozumieniu, że bez względu na rację tak mamy większość. Więc my tego nie możemy zrobić bezpośrednio, ale przez tych urzędników to robimy, bo oni rozumieją, że my mamy rację, tylko że jesteśmy w opozycji, więc nie możemy tego przełożyć na decyzję. Więc oni do nas idą po radę, a nie do obozu rządzącego, bo wiedzą, że tam jest niekompetencja. Więc to jest to, co jest dla mnie optymistyczne, na tym kończę. To znaczy, przewaga kompetencyjna jest jaskrawa po naszej stronie, po prostu jest jaskrawa. A nie mówię o sobie, bo nie mam aż takiego ego, ale siedzą w komisji mądrzejsi ode mnie także, prawda? Ta przewaga jest po prostu jaskrawa kompetencyjna. To jest źródłem mojego optymizmu. Dziękuję.